Kontynuujemy nasze rozważanie wszystkiego, czego Jezus nauczał, opierając się na Ewangelii Mateusza, rozdział 28, wiersz 20, gdzie Jezus nakazał nam udać się na cały świat, do wszystkich narodów, czynić uczniami i uczyć ich przestrzegać wszystkiego, czego Jezus nauczał. I jako że moje osobiste obserwacje przekonują mnie, że większość kaznodziei i nauczycieli się tym nie zajmuje, postanowiłem nauczać na ten temat. I dotarliśmy w naszych rozważaniach do Ewangelii Mateusza, 5 rozdziału, do wiersza 13. Nauczajcie uczniów wszystkiego, co wam przykazałem. Musimy zrozumieć wszystko to, czego on nauczał. I z tego nauczania wydobyć przykazania Jezusa Chrystusa. Pamiętajmy, że to kazanie, które Jezus głosi na górze, jest skierowane do jego uczniów. Pierwszy wiersz 5 rozdziału mówi nam, że jego uczniowie przyszli do niego i on ich nauczał. A tłumy siedziały wokół, słuchając. Do swoich uczniów mówi: wy jesteście solą ziemi. On tego nie mówi do tłumów. Tłumy z pewnością nie są solą ziemi. Nie mają w sobie soli, ale uczniowie mają być solą ziemi. Jezus był mistrzem w posługiwaniu się słownymi obrazami. Naszym zadaniem jest rozpoznać naukę, jaka się kryje za tymi obrazami, dzięki pomocy Ducha Świętego, który daje nam zrozumienie i objawienie. Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic się już nie przyda. Na nic się już nie przyda, tylko na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Jakie więc zastosowanie ma sól? Szczególnie w odniesieniu do jedzenia. Jezus tutaj mówi o smaku. Sól jest także używana do innych celów, jak na przykład konserwowanie ryb czy innych mięs. Ale tutaj Jezus nie mówi o tej konserwującej mocy soli. On raczej mówi o smaku. Nie jesteśmy w stanie zakonserwować tego świata, powstrzymując przed zgnilizną. Ten świat gnije, ponieważ ludzkie serca są nastawione na czynienie zła. Ale w Kościele, ponieważ Jezus zwraca się do uczniów, którzy zasmakowali nieba w swoim życiu, co oznacza, że gdy mamy kontakt z takim uczniem, możemy zasmakować nieba, co bardzo się różni od tego, z czym spotykamy się, gdy mamy do czynienia z przeciętną osobą, która jest przesiąknięta smakiem tej ziemi. Co mam na myśli, mówiąc o smaku niebios i smaku ziemi? Wielu ludzi, gdy ich spotykamy, mówią o rzeczach, które wydarzają się na tej ziemi. Jakie są ceny na giełdzie, jakie kataklizmy mają miejsce, co się dzieje w różnych miejscach, albo ostatnie plotki, ciekawostki o innych ludziach, którymi można się dzielić. To jest smak tego świata. Natomiast smak nieba przynosi życie i radość, pokój i dobroć. I bardzo rzadko spotykamy takich ludzi, w których życie Jezusa tętni wewnątrz nich. Są jak sól, która nadaje smak wszystkiemu, co ich otacza. Tak jak w misce pełnej jedzenia wystarczy odrobina soli. Nie trzeba całej łyżki soli, to będzie za dużo. Na całą miskę jedzenia wystarczy szczypta soli, aby ją dobrze przyprawić. Ponieważ sól ma wielką siłę, ale jeśli sól jest zwietrzała, pozbawiona smaku, możesz dać 10 łyżek soli, to nie zmieni jej smaku. A więc Jezus nie mówi tutaj o ilości, ale o jakości. Jeśli sól zwietrzeje, nie chodzi tutaj o ilość tej soli. I przez to też Jezus pokazuje, że jego uczniowie będą raczej małą grupą. Mamy cały talerz ryżu i curry. Ile soli dodamy do tego całego talerza ryżu i curry? Nawet nie pół łyżeczki. Wystarczy odrobina soli, aby sprawić, by cała potrawa dobrze smakowała. I proporcja soli, jaka jest potrzebna do przyprawienia całego tego talerza jedzenia,
jest podobna do ilości uczniów w pośród całej populacji świata, a liczba prawdziwych uczniów w Kościele jest bardzo niewielka. Ale to ci prawdziwi uczniowie są solą ziemi. Dzięki nim ziemia jest zachowywana przed sądem. Pamiętacie, jak Abraham modlił się o Sodomę w Księdze Rodzaju? A gdyby znalazło się tam choćby 10, powiedział Abraham w Księdze Rodzaju 18:32. I Bóg powiedział, nie zniszczę Sodomy, jeśli znajdzie się tam 10 sprawiedliwych. 10 ludzi by wystarczyło, aby uchronić to miasto przed zniszczeniem. Ale nie było nawet 10, więc miasto zostało zniszczone. W czasach Jeremiasza Pan jeszcze bardziej zredukował tą liczbę. W Księdze Jeremiasza w 5 rozdziale, w 1 wierszu, Bóg mówi, przebiegnijcie ulice Jerozolimy. Jeremiasz prorokował w czasach, gdy Judejczycy mieli być zabrani do niewoli przez króla babilońskiego. I to była Boża kara, ale zanim to się stało, Jeremiasz prorokował i ostrzegał ich. Przez 40 lat nie chcieli go słuchać. Bóg powiedział do Jeremiasza, przebiegnijcie ulicę Jerozolimy i szukajcie po jej ulicach, czy znajdziecie choćby jednego człowieka, nie 10, jednego człowieka, który by wymierzał sprawiedliwy sąd i szukał prawdy, a przebaczę całemu miastu. To jest niezwykłe, ale nie było ani jednego i całe miasto poszło do niewoli. Bardzo często Bóg wypatruje takich ludzi. Czytamy o tym także w Księdze Ezechiela, rozdział 22. Ezechiel również był prorokiem w czasie niewoli babilońskiej. I Bóg również mówi przez Ezechiela w 22 rozdziale i 30 wierszu. Szukałem wśród nich jednego człowieka, który by naprawił mur i stanął w wyłomie przede mną, abym nie zniszczył tej ziemi, ale nie znalazłem żadnego. Ponownie widzimy, że nie chodzi tutaj o ilość. Nie trzeba 10 000 ludzi. Jeden człowiek. To jest niezwykłe, czego Bóg może dokonać przez jednego człowieka, który jest oddanym Bogu z całego serca radykałem. Pomyślmy o Mojżeszu. Jeden człowiek w Starym Testamencie, przez którego Bóg wyzwolił 2 miliony Izraelitów. Nie było w Izraelu nikogo innego, kto nadawałby się na ich przywódcę. W czasach Eliasza, chociaż było 7 000 ludzi, którzy nie skłonili swych kolan przed Baalem, co jest obrazem 7 000 wierzących, którzy nie czczą bałwanów, ale był tylko jeden człowiek, Eliasz, który mógł sprowadzić ogień z nieba. Podobnie i dzisiaj można znaleźć jednego wierzącego na 7 000 wierzących, który może sprowadzić ogień z nieba przez swoją służbę czy modlitwę lub w inny sposób. 7 000 wierzących, ale jeden mówi, ja tego nie robię, ja tamtego nie robię, nie chodzą do kina, nie uprawiają hazardu, nie palą papierosów i w żaden sposób nie czczą Baala. Ale kto może sprowadzić ogień z nieba? Nieba, tylko ten, który żyje przed obliczem Boga, jak Eliasz. On miał w sobie sól. To samo w Nowym Testamencie. Jeśli usuniemy jednego człowieka z tego wczesnego kościoła, apostoła Pawła, gdyby on nie istniał, czy możemy wyobrazić sobie stratę, jaką poniósłby ówczesny kościół? Stratę, jaką my byśmy ponieśli, brakowałoby nam takiej części Pisma Świętego. Jeden człowiek. Oczywiście Boża praca się nie zatrzyma, dlatego że zawiedzie jeden człowiek. Oczywiście Bóg mógłby się posłużyć kimś innym. Ale to, co próbuję powiedzieć, to to, że Bóg jest w stanie dokonać wielu rzeczy przez jedną osobę, która jest Mu poświęcona całym sercem. Bóg tego nie zrobi przez 10 000 ludzi żyjących w kompromisie. Myślę, że o to chodzi, gdy Jezus mówi do swoich uczniów, że oni są jak sól. Nigdy nie narzekajcie, o, jest nas tak niewielu. Pamiętam sytuację w naszym zborze w Bangalore.
Niejednokrotnie modliliśmy się o problemy związane z naszym rządem, problemy z naszym miastem i mówiliśmy: Panie, nie jesteśmy wielkim kościołem, ale między nami są dwie cenne wartości. Z całych serc zdążamy do świętości. Nie chcemy porównywać się z innymi, ale z całych naszych serc chcemy zdążać do świętości i tego, by się Tobie podobać. Nie chcemy się przypodobywać ludziom, nie chcemy czcić pieniędzy, nie jesteśmy zainteresowani pieniędzmi w naszym kościele. Nie czcimy mamony, ale czcimy Chrystusa. A po drugie, najlepiej jak tylko potrafimy i rozumiemy, chcemy zachowywać jedność między nami. Nie chcemy być zborem pełnym kłótni, podziałów, zbędnych dyskusji, klik, ale chcemy zdążać do świętości i jedności. I to są rzeczy, których Bóg szuka, ponieważ jak czytamy w Psalmie 66 i wierszu 18, gdybym zważał na nieprawość w swoim sercu, Pan by mnie nie wysłuchał. A gdzie dwóch jest zjednoczonych, jak czytamy w Ewangelii Mateusza, wiersz 19 i 20, Jezus mówi, że mogą się modlić o cokolwiek, ponieważ Pan jest obecny pośród nich. Tak i my powoływaliśmy się na naszą czystość i jedność, ufając, że Bóg odpowie na nasze modlitwy. I wiele razy Bóg nam odpowiedział. I Bóg dokonał wielu cudownych rzeczy. Jak Bóg czyni te rzeczy? Przez kilku ludzi, którzy nie stracili smaku radykalnej sprawiedliwości, czystości, gorącej miłości, zdążania do pokory i tym podobne. Pamiętajcie o tym. Jesteście solą ziemi. A dalej Jezus mówi, jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się świecy i nie stawia się jej pod naczyniem, ale na świeczniku. Mateusz 5, 14, 15. Lampa ma świecić wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie. Światłość jest kolejnym obrazem słownym, którym Jezus się posługuje. W tamtym czasie źródłem światła była lampa. Knot w lampie jest bardzo mały, tak jak żarówka jest mała, ale jest w stanie oświetlić cały pokój. W tamtym czasie knot w lampie był bardzo mały, ale gdy się palił, rozjaśniał cały pokój. To nie jest rozmiar knota czy rozmiar żarówki, ale intensywność światła, które dają. Ponownie, akcent nie jest położony na ilość, ale na jakość. Można mieć wiele żarówek, które dają tak mało światła, że trudno coś przy ich świetle dostrzec. Ale możemy mieć potężnej mocy żarówkę, podobnego rozmiaru i taka lampa halogenowa może oświetlić całą ulicę. Może być żarówka wysokiej mocy lub małej mocy. I różnica nie leży w ilości, ale w mocy żarówki. Jezus mówi do swoich uczniów, wy jesteście światłością świata. Świat leży w ciemności. Nie może być tej ciemności we mnie. Jeśli ja jestem żarówką, a ciemność tego świata jest we mnie, to jestem uszkodzoną żarówką. Wiele kościołów jest pełne chrześcijan, którzy są uszkodzonymi żarówkami. Dawno temu świecili jasnym światłem, ale dzisiaj ich żarnik jest przerwany i już nie świecą. Czym jest to światło? Czytamy tutaj, że Jezus mówi, aby ludzie widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca w niebie. W tamtym czasie lampa mogła ciągle płonąć dzięki olejowi, który był dostarczany i umożliwiał, że knot się palił. A olej jest tutaj obrazem Ducha Świętego. Jedną z charakterystycznych cech osoby pełnej Ducha Świętego jest to, że czyni dużo dobrych rzeczy. Czytamy w Dziejach Apostolskich w 10 rozdziale, w wierszu 38, że gdy Jezus został namaszczony Duchem Świętym i mocą, chodził czyniąc dobrze. Nie chodził zbierając pieniądze od ludzi na jego służbę, jak wielu dzisiaj tak zwanych namaszczonych kaznodziei robi. On był przeciwieństwem tego. On chodził czyniąc
czyniąc dobrze i nigdy za to nie brał pieniędzy. Ludzie dobrowolnie dawali mu różne rzeczy i on je przyjmował, ale on nigdy nie mówił innym o swoich potrzebach. Chodził czyniąc dobrze, bez pieniędzy. I tutaj czytamy, abyśmy tak postępowali, aby ludzie widzieli nasze dobre czyny i nie chwalili nas, gdyż jeśli robimy jakieś dobre rzeczy, aby zyskać chwałę dla siebie, to w rzeczywistości jest ciemność. I wiele rzeczy, które chrześcijanie robią, ogłaszając swoją własną dobroć, swoich organizacji, swoich jakichś służb, to w rzeczywistości jest ciemność, ponieważ chwała nie jest oddawana Ojcu w niebie, ale chwała idzie do tej konkretnej organizacji albo do danej osoby. Jezus mówi, że mamy czynić dobre rzeczy w taki sposób, aby chwała płynęła dla Ojca. To jest prawdziwa światłość, kiedy dana osoba czyni dobre rzeczy i Chrystus jest uwielbiony, a nie jakaś osoba. Na tym polega bycie światłością. W pierwszym rozdziale Ewangelii Jana ta światłość jest opisana. Ewangelia Jana, 1:4. W Jezusie Chrystusie było życie, a życie było światłością ludzi. A więc światło to nie jest doktryna, to nie jest nauczanie, to nie jest jakieś szczególne poselstwo, ale to jest życie. To jest życie Jezusa, które wydobywa się z nas przez Ducha Świętego. To jest właśnie ta światłość. Jak ta lampa pełna oleju. Życie Jezusa, które się przez nas objawia, to jest światłość. Ciekawe jest także to, co Jezus powiedział w Ewangelii Jana w 8:12. Ja jestem światłością świata. Powiedział to bardzo wyraźnie. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. Kiedy jakaś osoba chodzi w ciemności, zgodnie z Ewangelią Jana 8:12, możemy powiedzieć, że ta osoba nie naśladuje Jezusa. Bez wątpliwości. Jeśli ktoś z was mówi, a ja troszeczkę jestem w ciemności obecnie, to dlatego, że nie naśladujesz Jezusa. Ja nie mówię, że ty masz wątpliwości co do woli Bożej. Nawet Jezus miał takie momenty, jak w ogrodzie Getsemane, kiedy nie był pewien co do woli Ojca. Dlatego przez godzinę modlił się: Ojcze, jaka jest Twoja wola? Czy mam pić ten kielich, czy nie? To nie jest ciemność. Niepewność jest częścią życia wiary, ale ciemność to coś zupełnie innego, coś przeciwnego życiu Jezusa. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. Ja jestem światłością świata. I dalej Jezus mówi w Ewangelii Jana 9:5, w 5, mówi, że jest światłością świata na pewien czas, 33,5 roku. To wszystko. Ewangelia Jana 9:5. Dopóki jestem na świecie, jestem światłością świata. A jak długo on był na świecie? Przez 33,5 roku. Niektórzy super duchowi ludzie powiedzą, no ale czy Jezus nie jest obecnie teraz na świecie? Gdy czytamy Ewangelię Jana 17, Jezus mówi w 17:11, ja już nie jestem na tym świecie. Musimy pozbyć się naszej superduchowości. Kiedy Jezus opuścił tę ziemię i udał się do nieba, mówi o tym jeszcze przed nadejściem krzyża, mówi, już nie jestem na tym świecie, ale ci uczniowie są na tym świecie. Oni są na tym świecie, ale ja już nie. Ja odchodzę, ale idę do Ciebie, Ojcze Święty. Już nie jestem na tym świecie. A więc gdy Jezus w 9 mówi, gdy jestem na tym świecie, mówi o tych 33,5 roku, gdy manifestował życie. I po tym, jak odszedł do nieba, kto jest dzisiaj światłością świata? Wróćmy do Ewangelii Mateusza, 5:14. Wy jesteście światłością świata. A więc gdyby ktoś mnie pytał, kto jest światłością świata, właściwa biblijna odpowiedź brzmi: ja jestem światłością świata i inni, którzy podążają za Jezusem. Czy kiedykolwiek myślałeś o tym w ten sposób? Czy kiedykolwiek myślałeś, żeby dać taką odpowiedź na pytanie, kto jest światłością świata? Ja jestem i inni, którzy podążają za Jezusem? A to jest właściwa odpowiedź. Bardzo łatwo jest powiedzieć, o nie, to nie ja, popatrz na Jezusa, ale on już nie jest na ziemi. On mówi, ja jestem światłością świata tak długo, jak jestem na ziemi. Tak wielu chrześcijan nie czyta dokładnie Pisma Świętego.
i mają różnego rodzaju niewłaściwe pomysły, które wypływają z ich własnego zrozumienia i są zupełnie błędne. Tak jak Bóg polegał na Jezusie Chrystusie przez te 33,5 roku, aby manifestował Boże światło w doskonały sposób, tak dzisiaj polega na swoim Kościele, na swoich uczniach na ziemi, aby i oni dzisiaj manifestowali to światło w doskonały sposób. Niechaj ludzie widzą Twoje dobre czyny i chwalą Twego Ojca, który jest w niebie. Wróćmy do Ewangelii Mateusza, do 5 rozdziału i spójrzmy na wiersz 17. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Fundamentalną zasadą, na której opiera się Boże prawo, jest Jego życie. W prawie, w ograniczony sposób, zapisana jest natura Boga. Oddzielenie od bałwochwalstwa, pierwszeństwo Boga we wszystkim, czczenie ojca, matki, niekrzywdzenie innych ludzi przez morderstwo, przez cudzołóstwo czy cokolwiek innego. To jest manifestacja Bożego życia w człowieku. Jezus manifestował to życie. On mówi, nie przyszedłem znieść prawo. Fundamentalna zasada, na której opiera się prawo, nie została zniesiona. Niektórzy ludzie błędnie to odczytują i twierdzą, że powinniśmy więc przestrzegać szabatu i innych praw. Ale Jezus mówi tutaj o zasadzie, na której opiera się prawo. I w wierszu 18 Jezus dodaje, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z prawa, aż się wszystko wypełni. Jezus powiedział, że przyszedł wypełnić prawo. I dalej Jezus mówi, jeśli by więc kto złamał jedno z tych najmniejszych przykazań i tak uczyłby ludzi, twierdząc, że to nieważne, będzie nazwany najmniejszym w Królestwie Niebios. Ale kto by wypełniał te prawa i uczył innych, choćby najmniejszych przykazań, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Czy Jezus tutaj odnosi się do 10 przykazań, czy do innych przykazań Mojżesza? Zabijanie baranków, składanie ofiar pokoju, ofiar z pokarmów, czy ofiar za grzesznych? To wszystko było w Starym Testamencie. Nie wolno nam wybrać jednej z tych rzeczy. Ale widzimy, że te przykazania znalazły swoje wypełnienie w Chrystusie. A więc gdy On mówi o najmniejszych przykazaniach z prawa, mówi o duchu prawa. Spójrzmy do listu do Kolosan, 2 rozdziału. W Kolosan 2,16 czytamy, niech więc nikt was nie osądza z powodu jedzenia lub picia, co do święta, nowiu księżyca lub szabatów, ponieważ te wszystkie rzeczy to są cienie, łącznie z 4 przykazaniem przestrzegania szabatu. Czytamy tutaj, że są to tylko cienie, które zostały wypełnione w Chrystusie. Albo używając dzisiejszego języka, moglibyśmy to porównać do fotografii. Zanim przyszedł Chrystus, potrzebowaliśmy fotografii. Jeśli nie podróżuję ze swoją żoną, mogę mieć ze sobą jej zdjęcie i patrzeć na to zdjęcie. Ale jeśli podróżuję z moją żoną, czemuż miałbym patrzeć na zdjęcie? Coś jest nie tak z człowiekiem, który podróżuje ze swoją żoną, a ciągle patrzy na jej zdjęcie. I tak samo prawo już się skończyło, kiedy przyszedł Chrystus, gdyż ono było tylko cieniem. Jest niedokładnym obrazem Chrystusa. Wiele rzeczy w Starym Testamencie było obrazem Chrystusa, ale to tylko zdjęcie, to tylko cień, a rzeczywistość jest w Chrystusie. I musimy o tym pamiętać, gdy czytamy, jak Jezus mówi o wypełnieniu prawa. Szabat został wypełniony, a teraz mamy wewnętrzny szabat, wewnętrzne odpocznienie. Tak jak Jezus powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni, a ja wam dam odpocznienie. To wewnętrzne odpocznienie, gdy bierzemy na siebie Jego jarzmo. Mówię o tym dlatego, że wielu ludzi dzisiaj mówi, że to jedno przykazanie nie może być usunięte. Nie, wypełnienie
pełnienie prawa dokonuje się teraz przez Ducha Świętego w naszych sercach. W liście do Rzymian w 8 rozdziale to jest wyjaśnione w następujący sposób. Rzymian 8:4. Sprawiedliwość prawa wypełnia się w nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale według ducha. W taki sposób prawo zostaje teraz w nas wypełnione. Rzymian 8:4. Musimy porównywać jeden fragment pisma z innym. Prawo nie zostało obalone, Jezus nie przyszedł go obalić, ale je wypełnić. I musi być wypełnione w nas. W jaki sposób ma być w nas wypełnione? Rzymian 8:4. Sprawiedliwość prawa wypełnia się w nas, jeśli nie postępujemy według ciała, ale według ducha, każdego jednego dnia. To nie jest przez przestrzeganie szabatu czy jakichś innych przykazań. To jest coś, o czym musimy pamiętać. I na koniec to, co Jezus mówi w Mateusza 5:20. Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitsza niż uczonych w piśmie i faryzeuszy, żadnym sposobem nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. I tym zajmiemy się na naszym kolejnym wykładzie, ponieważ Jezus dalej to wyjaśnia w kolejnych wierszach. Ale pamiętajmy o tym, że Jezus Chrystus przyszedł, aby wypełnić prawo. I w naszym życiu Boże prawo musi być wypełniane w naszych sercach. W Starym Testamencie ludzie wypełniali je na zewnątrz, w różnego rodzaju obrzędach. Oni dbali o czystość kielicha na zewnątrz, ale Bóg jest zainteresowany tym, co jest wewnątrz. Mamy być solą tej ziemi, światłością świata i ta światłość musi pochodzić od Ducha Świętego z wewnątrz nas. Pomódlmy. Niebiański Ojcze, uniżamy się przed Tobą, szukając zrozumienia tego, co mówisz do nas w Twoim Słowie, abyśmy nie uwikłali się w rytuałach, ale byśmy żyli rzeczywistością życia Chrystusa. Modlimy się w imieniu Jezusa. Amen.